Witam Państwa. Jesteśmy przy ulicy Zamkowej na terenie historycznej willi Pruszkowskich. I chcę pokazać Państwu nowe kierunki zabezpieczenia skarb Kazimierzu, ewentualnie inspiracje czerpane z Pani domu, bądź z programów o tworzeniu ogrodów. Takich jak Nina w ogrodzie na przykład. O. Tu rosły kilkusetletnie dęby, których nie ma. Była droga dojazdowa, która była utrzymywana od około 100 lat i nikomu nie przeszkadzała do czasu, kiedy w 2013 roku ktoś przez głupotę albo lekkomyślność skierował wody opadowe w ten rejon, gdzie nastąpiło olbrzymie osuwisko ziemi. Idziemy teraz dalej. Minęło kilka lat i z tego miejsca wybierane są setki metrów sześciennych ziemi. Po co w zasadzie, chyba nikt nie wie. Teren oczywiście jest wpisany do rejestru zabytków. Nie tylko jako całość, ale teren willi jest wpisany na odrębną listę, najprawdopodobniej wraz z ogrodem, co dodatkowo kompromituje wojewódzkiego konserwatora zabytków, starostwo powiatowe w Puławach, które wydało pozwolenie na prace budowlane, bo nie sądzę, żeby właściciel, inwestor tak ignorował prawo, żeby tego nie dokonał. Zresztą tablica do niedawna była tutaj widoczna. O, także proszę Państwa, jeszcze raz pokażę ten olbrzymi dramat ignorancji i poszanowania wartości kulturowych miasta. Po drugiej stronie obok mamy Wzgórze Zamkowe i Basztę. To tak to wygląda w największym skrócie. Idziemy dalej, a na wprost leżą wykopane pnie dębów. Tu brama, może się przeciśniemy, ale na pewno Państwu pokażę. To są te dęby. Pnie. Tam w głębi jest osuwisko, bo został wycięty też olbrzymi dąb kilka lat temu i znów się oberwała skarpa. A tu mamy basztę. O. To by było na tyle. Jeszcze raz małe ujęcie tego wszystkiego. Dziękuję bardzo.